czwartek 14 września wita Państwa Marta Padiuczenko. Zapraszam na magazyn miejski. A w dzisiejszym programie? Podpisanie umowy. Jeziorzany. Czwartki lekkoatletyczne. Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji podpisała umowę współpracy z grupą Atlas. Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji w Zamościu podpisała umowę współpracy z grupą Atlas. Uczelnia postanowiła pokazać, że polska nauka to nie tylko sama teoria, ale i również praktyka oraz współpraca z przemysłem. Nasza uczelnia chce więcej podpisywać takich umów, jeśli chodzi o różne kierunki, ale tutaj akurat zajmujemy się kierunkiem budownictwo, które rozwija się i chce, aby ten kierunek był wzorcowym kierunkiem pod względem wszystkich atrybutów kierunku studiów wyższych. Umowa Wyższej Szkoły Zarządzania i Administracji z grupą Atlas jest kolejnym etapem rozwijania kierunku budownictwo, który od kilku lat jest realizowany przez Zamojską Uczelnię. Chcemy dzięki takim porozumieniom, jakie dzisiaj tutaj zawarliśmy z Uczelnią Zamojską, chcemy zagospodarowywać tą przestrzeń wolną pomiędzy nauką a praktyką, a przemysłem. To jest często podkreślana bolączka polskiej gospodarki, że właśnie ta wolna przestrzeń jest wciąż zbyt szeroka i tego typu porozumienia umożliwiają absolwentom uczelni, w tym przypadku Zamojskiej Uczelni, dostęp do rynku, dostęp do praktyki. W kwietniu tego roku uczelnia oddała do użytku bardzo dobrze wyposażone laboratoria dedykowane temu kierunkowi. Umożliwiają one projektowanie, sprawdzanie wytrzymałości materiału oraz analizy i badania chemiczne. Na rynku wodnym można oglądać wystawę zdjęć prezentujących Jeziorzany. Gmina Jeziorzany to mała i trochę zapomniana gmina powiatu lubartowskiego. Duże bezrobocie i niskie dochody gminy nie sprzyjają rozwojowi na żadnej płaszczyźnie. Stąd gmina stara się o dotacje unijne. Są pomysły, plany, ale w budżecie, najniższym w województwie lubelskim, brakuje pieniędzy nawet na wkład własny. Omijają ich drogi, inwestycje, brakuje milionerów i przedsiębiorców. Jednak władze chcą przypomnieć o istnieniu, jakby nie było tej wyjątkowej gminy. Na wystawie, która stanęła na rynku wodnym, Gminny Ośrodek Kultury Jeziorzany zaprezentował to, co mają najpiękniejsze. Wystawa, zdaniem twórców, prezentuje naukę, pracę, wolny czas, spokój i pasję, co nazywają prawdziwym bogactwem. Pomysłodawcą i organizatorem wystawy jest Gminny Ośrodek Kultury w Jeziorzanach. Władze gminy robią, co mogą, by choć trochę zainteresować sobą świat. Na zdjęciach prezentowany jest m.in. zorganizowany przez Gminny Ośrodek Kultury turniej szachowy i Noc Świętojańska, piękno przyrody i zabytków, a także codzienna praca. W Zamościu rozpoczęły się zmagania sportowe w ramach czwartków lekkoatletycznych. 13 września rozpoczęły się zmagania sportowe w ramach drugiej edycji czwartków lekkoatletycznych, a także otwarte Mistrzostwa Powiatu Zamojskiego w lekkiej atletyce. Powiatowe Miejskie Rzeszeniowe Zespoły Sportowe dzisiaj funduje dla najlepszych zawodników medale, puchary dla najlepszych szkół, gimnazjów, punktacji końcowej. No, piękna atmosfera, ponad 400 osób z terenu powiatu i miasta Zamość. Są szkoły, są zawodnicy z Komarowa, są z Starego Zamościa, z Wierzby, z Wierzyńca i są zawodnicy ze szkół podstawowych z terenu miasta Zamość, gimnazjów i szkół podstawowych. Czwartki lekkoatletyczne miały się rozpocząć 6 września, jednak ze względów pogodowych organizatorzy musieli zmienić termin zawodów. Zaczynamy rundę jesienną czwartków lekkoatletycznych. 5 edycji w tym roku, 5 edycji na wiosnę. Dla szkół podstawowych kończą się te czwartki finałem centralnym w ubiegłym roku, czy w tym roku na wiosnę. Finał był w Łodzi. Nie wiemy jeszcze, gdzie będzie finał roku przyszłego, ale jest to impreza ogólnopolska, która jakby promuje tych wszystkich, którzy wcześniej zaczynają, wcześniej osiągają jakieś wyniki i dają szansę wykazania się bardzo młodym zawodnikom. Zorganizowano również tego typu zawody dla młodzieży gimnazjalnej. No cóż, chodzi nam o to, żeby tych młodych ludzi, którzy skończą szkoły podstawowe, zatrzymać na obiektach, na stadionach, na treningach. Możliwe, że zaczną trenować na poważnie, przyjdą do klubu i przede wszystkim o to nam chodzi.
Młodzież zmierzyła się m.in. w takich konkurencjach jak bieg na różnych dystansach, skok w dal, rzut piłką, skok w zwyż, rzut kulą i oszczepem. Dla zwycięzców przygotowano pamiątkowe dyplomy, puchary i medale. W dzisiejszym magazynie miejskim to już wszystko. Dziękuję Państwu za uwagę. Do zobaczenia.